Mamy tu wagę, która, jak widać, jest w równowadze. Mamy też zagadkę do rozwiązania. Na tej szali spoczywa przedmiot o nieznanej masie. Niebieski przedmiot otoczony pytajnikiem. Jest tam również sporo odważników, powiedzmy kilogramowych. Każdy z nich waży dokładnie 1 kilogram. Moje pytanie brzmi: Co możemy zmienić na jednej lub obu szalkach, aby ustalić, ile waży ów przedmiot? Może nie da się zrobić nic, ale może się da. Na przykład coś odjąć albo przełożyć i w ten sposób rozwiązać zagadkę. Dam Wam kilka sekund na zastanowienie. Aby ustalić, ile waży tajemniczy przedmiot, trzeba doprowadzić do tego, aby na tej szali leżał tylko on. Nie wystarczy usunąć odważniki. Trzeba to zrobić, ale nie tylko to. Jeśli zabierzemy tylko te trzy, to lewa szalka wagi będzie ważyła mniej od prawej. Uniesie się, a prawa szalka opadnie. Mało się z tego dowiemy, tylko tyle, że niebieski przedmiot waży mniej niż te odważniki. Zatem usunięcie tych odważników nie wystarczy, bo nie da nam to znaku równości. Jeśli waga ma pozostać w równowadze, musimy zdejmować odważniki równocześnie z obu szalek. Jeśli usuniemy te 3 Postaram się je jakoś skasować. Jeśli usuniemy te trzy. Zamarzę je po prostu na czarno. Jeśli usuniemy te trzy. Jeśli usuniemy tylko te trzy, to szalki przestaną być w równowadze. Ta będzie ważyła mniej. Musimy więc usunąć po trzy z obu. Aby waga pozostała w równowadze, musimy usunąć trzy także z drugiej szalki. Na początku waga była w równowadze, więc po usunięciu trzech z każdej szalki pozostanie w równowadze. Teraz możemy już ustalić, ile waży niebieski przedmiot. Usunęliśmy po 3 z każdej szalki, waga jest w równowadze, więc to waży tyle samo, ile waży to. A tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kg. Zatem wiemy już, że tajemniczy przedmiot waży 7 kg. Ten niebieski przedmiot waży dokładnie 7 kg.